Czas Bożego Narodzenia to czas radości, czas spotykania Boga, czas, w którym wszystko, co do tej pory było tak ważne, przestaje mieć znaczenie. To czas żłobka, czas śpiewania kolęd. Jest to także okres, w którym przychodzimy, aby dziękować Panu Bogu za miniony rok. Bo czas Bożego Narodzenia przypada właśnie w tym okresie, kiedy mija stary, przychodzi nowy. A wszystko to związane jest z nadzieją. Jezus Chrystus jest nadzieją świata, jest nadzieją naszą. W tych pięknych kolędach przejawia się bardzo często ten temat Jezusa jako Słowa, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo bardzo często do nas trafia, zwłaszcza podczas słuchania na mszy świętej Ewangelii czy czytań, bo to jest Słowo Boże. Oto Słowo Pańskie, oto Słowo Boże. Jesteśmy przepełnieni tym Słowem. Słowo ma wiele znaczeń w naszym życiu. Dzięki Słowu możemy wyrazić nasze uczucia, nasze myśli. Dzięki Słowu możemy opisać rzeczy, pewne pojęcia. Dzięki Słowu możemy się porozumiewać między sobą, opisywać piękno przyrody, opisywać przeżycia, które były. Przekazujemy dobre myśli. Słowo ma też moc uzdrawiania, zwłaszcza w konfesjonale. To Słowo, które przynosi przebaczenie, przynosi nadzieję. Mamy nadzieję na to, że Bóg zawsze będzie nam odpuszczał nasze grzechy, a my, że będziemy mogli je wypowiadać.